Obraz ruchomy to tytuł wspólny dokonań artystycznych Arkadiusza Nowakowskiego prezentowanych w Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie. Na ekspozycję złożyły się prace Gravity, eksperyment filmowy Oniryczna rzeczywistość Holandii oraz animizacja Nowa prezentowana na fasadzie Biblioteki imienia Raczyńskich w Poznaniu. Gravity to działanie polegające na ułożeniu fotografii w animowanej pętli. Wcześniej 50 analogowymi aparatami fotograficznymi autor zrobił 1800 zdjęć. Po przeniesieniu ich do komputera poddał je dalszej obróbce. Oniryczna rzeczywistość Holandii to eksperyment filmowy mający na celu wykorzystanie zasad optyki do uzyskania wrażenia miniaturowości filmowanych obiektów. Arkadiusz Nowakowski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, specjalizacja film animowany. Jest twórcą filmów animowanych, czołówek programów telewizyjnych i festiwali artystycznych, animacji do sztuk teatralnych. Jest także prekursorem polskiego wideomappingu, wielkoformatowych projekcji interaktywnych oraz audio reaktywnych, a także autorem eksperymentalnych filmów opierających się na autorskich układach optycznych, wykładowcą Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w Katedrze Intermediów i laureatem Salted Candy 2009, konkursu dla młodych artystów, którego współorganizatorem jest Konińska Wieża Ciśnień. Wystawa będzie czynna do 6 października.